Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów zgromił Piotra słowami, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, ten je zachowa. Słuchając Ewangelii świętego Marka, towarzyszymy Jezusowi w Jego wędrówce po ziemi obiecanej i towarzyszymy Jego uczniom otwarci na wydarzenia i na słowo, które zostaje skierowane. Słyszeliśmy przed chwilą, że Jezus ze swoimi uczniami doszedł aż do Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa była miastem na północy, na krańcach północnych Ziemi Świętej, blisko gór Hermonu. To było jakby najbardziej oddalone miejsce od Jerozolimy. I ma też pewno to jakąś swoją konotację, jakieś powiązanie, że dochodzimy do pewnego kresu, dochodzimy do pewnego krańca tego, co się wydarza. I w tym momencie, kiedy przychodzi ten punkt krytyczny, najbardziej oddalony, Jezus zadaje swoim uczniom pytanie, za kogo uważają mnie ludzie? Doszliśmy do pewnego punktu, jest czas na to, żeby próbować znaleźć odpowiedzi na pytania, które się rodzą. I wtedy uczniowie odpowiadają zgodnie z tym, co słyszeli. Jedni uważają, że jesteś Janem Chrzcicielem. Pamiętamy ten fragment, kiedy Herod usłyszał o działalności Jezusa. Mówi, to Jan powstał z martwych. I to była jakaś tam opinia, która towarzyszyła ludziom. Inni mówili, to na pewno Eliasz. Eliasz był tym prorokiem, który był zapowiedziany przed przyjściem Mesjasza. Albo, jak mówili inni jeszcze, jeden z proroków. Tak jak pojawiali się prorocy w historii Izraela, tak Jezus jest podobny do jednego z tych proroków. I to jest opinia, która gdzieś tam krąży. No ale Jezus mówi, dobrze, a wy za kogo mnie uważacie? Wy, którzy towarzyszycie mi od samego początku, którzy słyszycie słowo, którzy widzicie cuda, które się dzieją, towarzyszycie mi blisko w tej wędrówce i teraz jesteście skonfrontowani z tym samym pytaniem, ale z pytaniem, które już nie jest pytaniem rzuconym ogólnie w świat. Co myślą inni? Ale pytanie bardzo osobiste. Co ty myślisz? Co wy myślicie? Kim jestem? I wtedy słyszymy tę odpowiedź Piotra, który mówi, ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Chrystus namaszczony. Ty jesteś tym człowiekiem oczekiwanym przez Izraela, jako
Mesjasz, jako Zbawiciel. I to jest jakieś odczucie Piotra. Ale co za tym idzie? Co myśli Piotr i apostołowie, kiedy wypowiadają słowo Mesjasz, kiedy wypowiadają słowo Chrystus? Oni mają to wyobrażenie, które gdzieś tam w tradycji mesjanizmu żydowskiego było mocno zakorzenione. Oni, mówiąc o Mesjaszu, myślą o przywódcy, myślą o tym, który stanie na czele Izraela, kto będzie ich prowadził ku wyzwoleniu, który doprowadzi ich do uwolnienia w tym wypadku spod okupacji, kto stanie na czele wojska, kto poprowadzi ich do tego, żeby mogli stać się na nowo tym narodem wybranym, narodem mocnym, potężnym, który będzie znaczył coś w świecie, który uwolni się od jarzma, które ciąży na jego barkach. I to jest to wyobrażenie, które mocno siedzi w nich. I oni się nie potrafią od tego uwolnić. Dlatego Jezus mówi do nich te słowa o tym: nie mówcie nikomu, nie przekazujcie tego, że ja jestem Mesjaszem, bo ten wizerunek Mesjasza, który macie, to nie jest ten, który ja wam chcę przekazać, który ja chcę, żebyście mieli. I dlatego Jezus mówi: Syn Człowieczy, trzeba, żeby został odrzucony, opluty, znieważony, żeby cierpiał, żeby został ukrzyżowany i po trzech dniach zmartwychwstanie. I to jest obraz Mesjasza, który on przedkłada przed ich oczy, który im ukazuje. Mesjasz, który zamiast zwycięstwa ma ponieść klęskę, zamiast przywództwa ma stać się jak złoczyńca, który zawiśnie na krzyżu. I to nie mieści się w ich głowach i w ich sercach. Taki obraz Mesjasza, Zbawiciela, tego, który ma ich wyprowadzić ku wolności. Dlatego to, co mówi dalej Piotr, jest takie istotne, takie właśnie, jak mówi Ewangelia, ludzkie. Ale to niemożliwe. To nie tędy ta droga. To nie może cię spotkać. Przecież ty jesteś Mesjaszem. I Jezus odpowiada bardzo mocne słowa w stosunku do Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie, przeciwniku, oskarżycielu. Zejdź mi z oczu, bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Idź za mną, opisu mu, stań za mną, nie wyrywaj się z tymi swoimi poglądami do przodu, bo twoje poglądy są zupełnie obce tej myśli, którą chcę ci przekazać, tej mądrości Boga, którą chcę wam objawić. I to jest niesamowite, kiedy właśnie w tej sytuacji Jezus pokazuje, że to, co się dokonuje, jest z woli Bożej. Tam jest użyte to słowo, do którego wracamy, to słowo dej. Konieczne jest to wszystko, żeby Jezus został odrzucony, zabity, żeby trzeciego dnia zmartwychwstał. Jest to konieczne. To jest ta droga, którą Bóg otwiera. Ale ona jest tą drogą gorszącą, tą drogą trudną, tą drogą, która nie mieści się również dzisiaj w naszej głowie, bo jak my słyszymy, że postawa człowieka wierzącego ma być podobna do postawy Jezusa Chrystusa, to znaczy do jakiej postawy? Do tej postawy, o której dzisiaj słyszymy choćby we fragmencie z księgi proroka Izajasza, pieśni sługi Jahwe. Ale ja się nie oparłem. Nie stawiałem oporu złemu. Pozwoliłem, żeby do mnie doszła cała złość świata, cała nienawiść. Wszystko, co
w jakimś stopniu jest przeciwko mnie. Ja się nie oparłem, pozwoliłem, żeby bili mnie, żeby rwali mi brodę. Nie stawiałem oporu. Ale to, co proponuje nam Jezus, to jest rzecz, która dzisiaj też wywołuje w nas zgorszenie. Jak to? Nie bronić się? Jak to pozwolić, żeby mnie zniszczyli? Jak to nie odpowiedzieć na złe słowo? Nie domagać się sprawiedliwości? Nie domagać się spełnienia swoich racji? Jak to pozwolić, żeby zło się panoszyło? Ale to właśnie pokazuje nam Jezus. I pokazuje, że w tej misji, w tej drodze to jest jedyny sposób, żeby zatrzymać nieustanną, nakręcającą się spiralę zła. Że jeżeli domagamy się racji, sprawiedliwości, szukamy uznania, szukamy swoich usprawiedliwień, szukamy swoich rozwiązań, to cały czas jest pewna eskalacja zła. Ja mam rację, ty masz rację, wszyscy mają rację. Słuchamy tego, co jest w mediach i co byśmy zrobili? Najchętniej ucięli głowę wszystkim politykom. My, chrześcijanie, tak byśmy zrobili, bo mamy dość. Dlatego to myślenie, które proponuje nam Jezus, jest tak pełne trudu. I teraz punktem kluczowym jest to, czy rozpoznajemy w Jezusie Mesjasza. Czy rozpoznajemy w Nim posłańca Boga. Bo jeżeli nie widzimy w Jezusie tego, że jest Mesjaszem, że został posłany przez Ojca, że otwiera przed nami drogę zbawienia i drogę miłości i nie ma innej. Jeżeli tego nie zobaczymy, to nie zaakceptujemy tego, w jaki sposób Jezus chce nas prowadzić. Będziemy ciągle szukać swoich rozwiązań, będziemy szukali często tego, co uważamy, że jest dobre, że jest przyzwoite, że jest wystarczające. Może tak jest, ja tego nie wiem. Ale jak patrzę na to, co pokazuje nam Jezus, to myślę, że ta droga jest zupełnie inna. Że ona zaprasza mnie, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, pozwolić, żeby zło do mnie dotarło. Kto chce zachować swoje życie, ten je straci. A kto straci je dla mnie i dla Ewangelii, ten je zachowa. Ten paradoks, który słyszymy w słowach wypowiedzianych przez Jezusa. I dzisiaj mamy się z tym słowem skonfrontować, każdy z nas. Każdy z nas, który żyje w bardzo konkretnej swojej rzeczywistości, ma swoich wrogów, ma ludzi, którzy go pokrzywdzili, ma rodzinę, która go nie rozumie, z którą się nie może dogadać, z którym ma napięku. Mamy sprawy, które ciągną się za nami latami, podział majątku, złości, które się zrodziły. I na to wszystko przychodzi pytanie Jezusa, które kieruje do ciebie i do mnie. A ty za kogo mnie uważasz? Jaki masz obraz Mesjasza w swoim sercu, w swoim życiu? I tym słowem Jezus chce nas postawić wobec tej sytuacji, w której odkryjemy, że mamy tak jak Piotr i jak uczniowie, to nasze ludzkie myślenie. Nie myślimy często po Bożemu. Myślimy po ludzku. I to słowo przychodzi, żeby nam pomóc, uświadomić nam właśnie te pułapki, które zastawia na nas lęk, niepokój,
które zastawia na nas niewiara. I po to wszystko, żeby usłyszeć, że Bóg, ukazując nam tę prawdę, chce nas zaprosić do tego, żebyśmy w relacji z Nim byli na podstawie ufności i poznania, na podstawie doświadczenia tego, jak spotkałem Jezusa. Bo nie da się tego przyjąć tylko na teorię. Jeżeli nie dotknąłeś żywego Boga w swoim życiu, w swoim sercu, to zawsze będzie nas ta propozycja Jezusa o tym, żeby nie stawiać oporu złemu, przerażać i przerastać. Ale to słowo jest też słowem, w którym Bóg wprowadza nas w tę tajemnicę zwycięstwa, bo my mamy już też doświadczenie zmartwychwstania. I kiedy dzisiaj mamy te obawy, o których być może wspomniałem, to Jezus nas gromadzi wokół swojego ołtarza. Mówi, teraz jest Pascha. Teraz jest doświadczenie, żeby przeprowadzić nas ze śmierci do życia. Żeby wyrwać nas z tych naszych lęków, z tych naszych niepokojów, obaw, tych naszych koncepcji myślenia i dać nam nowe życie w zmartwychwstaniu, w Jezusie Chrystusie, który przełamał tą śmierć, który otworzył przestrzeń zbawienia. I dlatego zobaczcie, że to słowo nie zostawia nas bez pomocy, ale daje nam Jezusa Chrystusa w pełni, w Jego obecności sakramentalnej, w Jego ciele, w Jego krwi. I możemy stać się tak jak On, na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Możemy wejść w tą samą misję, w to samo doświadczenie Mesjasza, który będzie miał w sobie taką miłość Ojca, że nie będzie się bronił. Pozwoli, żeby na nim zatrzymało się zło. Nie poszło dalej. Odwagi warto, żebyśmy się z tym słowem zmierzyli, z tym zaproszeniem Ewangelii. Jezus chce nas prowadzić w tej drodze, rozumiejąc nasze kruchości, rozumiejąc nasze wątpliwości, ale słowo przychodzi na ten moment dzisiaj, teraz. Ryzykuj. Bądź odważny. Nie lękaj się, bo jam zwyciężył świat, jam zwyciężył śmierć. Amen.